Halo, cześć, witam serdecznie. Tu znowu ja, Paulina. Pauli! O, tak zostawimy. Teraz moje dziecko chciało muzykę. No i tak to wygląda. Harski, myślcie tu. Muzykę. Nochmal. Muzik. Brawo. Stosujemy tutaj język migowy, dziecięcy do tego, że jak robimy muzik, Kaspi chce sam się bawić w tym momencie. I tutaj Kaspi wyciąga tamburyn i wszystkie inne instrumenty. Bardzo, że tak powiem, jest to pomocne w wychowaniu małego autysty. Od początku lubił instrumenty. No i co mogę powiedzieć? Te instrumenty kupiłam, można powiedzieć, o ile się nie mylę, w Lidlu. Był komplet instrumentów. Niektóre, że tak powiem, dokoptowałam. To, co udało mi się znaleźć, czyli harmoniki. Przykładowo, co kupiłam tu osobno? To kupiłam osobno, ponieważ Kasper na początku nie umiał u lekarza kręcić tym. Miał za zadanie kręcić tą korbką. Czyli to jest taka puszka muzyczna i to ma taką korbkę, nie? I u lekarza na jednym z bilansów miał za zadanie właśnie tym kręcić i on tego nie umiał. Dlatego, żeby on się tego nauczył, specjalnie zamówiłam to przez internet. Nigdzie nie mogłam tego kupić kompletnie. Niby Niemcy, ale nie szło nic kupić za bardzo. Tu niestety nam się coś zepsuło. Mieliśmy mały wypadek, bo musimy to skleić, ten talerz. Muszę się tym zająć. Tą harmonikę kupiłam w Millerze. Nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale uczyłam Kacpra dmuchać. On nigdy nie umiał dmuchać. On zawsze robił w ten sposób. Jak trzeba przybudzić, to robił Ale teraz nauczy się dmuchać, bo wie, że z tego dźwięk się wydobywa. Kaspi, spróbuj dmuchnąć. Mocno. Festa. Andersrum, inaczej. Brawo! Widzicie? Praktyka czyni mistrza. Brawo! I Kacper już wie, że z różnej strony różne dźwięki wychodzą. Tam dostałam harmonikę od mojego teścia. Mylą gdzieś na wsi, bo mają tam drugi dom i właśnie to dostaliśmy. Kacpi, ja ci teraz tego nie przyczepię, bo to trzeba przykleić, dziecko. Zostaw to na razie, zostawimy to tak, jak jest. O! No i odpadło. Nic się nie dzieje. Kacper się z tego bardzo śmieje. Ale nie wal w tym, bo będzie zepsute. Nie walimy tym. To jest taka grzechotka. Większość z tych, można powiedzieć, z tych instrumentów kupiłam w Lidlu. One kosztowały raptem 9 do 10 euro, nie było tak wiele. Jeszcze byliśmy wtedy na socjalu, o dziwo stać było nas na to, żeby dziecku coś kupić. Tamtym czasem nie mieliśmy jeszcze zasiłku dla niepełnosprawnych, dla Kacpra, znaczy się za jego pielęgnację w domu, czyli ja jako osoba, my jako rodzice pielęgnujemy go w domu. On nie idzie do jakiegoś ośrodka i tak dalej. No i tutaj dostajemy właśnie też pieniądze na niego. Także to jest tak jakby rekompensata, jeśli ktoś pracuje. W sumie zawsze by to dostał, ale jest jeszcze druga sprawa, o której powiem, to będzie kolejny temat, nie chcę go teraz rozwijać. Ale z tego, co widać, Kacper się bardzo cieszy.
Kaspi nie wolno. Nein. Tą rzecz dostaliśmy razem z tym. Z tym tutaj. Bo czekaj, Kaspi, mama ustawi. To robi taki dźwięk. Spróbujemy? Machen wir? Poczekaj. Tu. Nie chcesz za bardzo? No to nie. Kaspi za bardzo. Kaspi za bardzo nie chce. Ale Kaspi chce ten dźwięk spróbować. Kaspi wie, że jest kręcony. Ale nie robimy tak. Kaspi, nie wolno. Nie wygłupiaj się. Dobra. No to z tego, że tak powiem, z tych instrumentów by było na tyle. Co jest najciekawsze, ja pracuję w przedszkolu tutaj i bardzo mi się to ostatnio, że tak powiem, nawet mogłoby przydać. Jeszcze nie miałam okazji ich używać tam, ale w przedszkolu też mają własny instrument i nie będę tego za bardzo mieszać, że zostawię frajdę dziecku. Na różne sposoby można to na różne sposoby można to wykorzystywać. Także widzę, że dzisiaj więcej nic nie zaprezentujemy, ale było fajnie was znowu, wam coś ciekawego powiedzieć. No i w jaki sposób tutaj pracujemy. Próbujemy dzięki instrumentom, próbujemy nawet sylaby, rytmy wysklaskiwać, albo przy jakiejś muzyce, albo coś, nie? Ale nie, Kacper, bo zepsujesz. Teraz Kacper ma taką fazę głupawki i lubi się trzaskać, obojętnie czym. Wczoraj mi przewrócił suszarkę na pranie, także nie jest łatwo, ale jest okej. Wszystko potem było dobrze. Także miło was było znowu zobaczyć. Widzimy się znowu w następnym filmie. Cześć!